po prostu zachwycam jakimś połączeniem kolorów i mam to bardzo mocno w głowie. Potem pojawia się jakaś roślina, która myślę, że będzie korespondować z tymi kolorami. I potem jest taka analiza czysto, bym powiedziała, badawcza rośliny, czyli powrót do tych moich zielników z dzieciństwa. Nie suszę rośliny i nie opisuję, natomiast ją po prostu obserwuję przez wiele godzin każdego dnia i to od właśnie pączkowania przez przekwitanie, bo to jest cały proces, który mnie interesuje. Uważam, że większość kwiatów jest piękna na każdym z tych etapów. Więc obserwuję i rysuję, żeby zrozumieć anatomię rośliny. Więc te moje rysunki są, powiedzmy, bardziej rzeczywiście realistyczne i wchodzące w styl ilustracji botanicznej. Natomiast jak już czuję, że zrozumiałam roślinę, że jak ona się porusza, jak wywija łodyżkę, jak wywija liście i co robi ze swoimi płatkami i w jakiej konsekwencji one są ułożone, to wtedy już nie patrzę na tą moją żywą roślinę, tylko zaczynam sobie tworzyć taki mój repertuar form, który jest tą rośliną zainspirowany. Więc na motywach, jeśli chodzi o motywy, których używam w tkaninach czy w tapetach, to wchodzę w taką właściwie wariację własną, tworząc własne apędzadło form, które jest zainspirowane rośliną. Jak się pojawia jeden gatunek rośliny i jedna odmiana, to ona potem ma jakby różne formy, ale w tych samych zasadach. Natomiast to też są pewne reguły, bo większość kwiatów jednak, które znajdujemy, czy dziko, czy jednak też kwiaciarniach, mają tę tendencję, żeby te łodyżki gdzieś tam wywijać i one są bardziej swobodne. Więc zawsze będzie tendencja do szukania światła. I w zależności od tego, gdzie roślina się znajduje, ona w różny sposób będzie szukać światła. Więc to się z kolei przekłada na to, jak łodyżka będzie się wyginać. To, co mi się podoba, to właśnie ta taka giętkość i elastyczność. Lubię bardzo rośliny, które rosną dziko zazwyczaj, które mają często takie malutkie kwiatki, bo w tych malutkich kwiatkach jest cały ornament. To po prostu jak patrzymy na ich płatki, to one mają cały drobny rysunek na każdym z tych płatków. I to jest w ogóle magiczne. Uwielbiam też takie rośliny właśnie, które mi się kojarzą z polskim latem i z łąkami. Ja obserwując tak długo każdą z roślin, kiedy ją maluję, ja naprawdę się w nich w pewien sposób zakochuję. To znaczy, na tyle one mnie zauraczają tymi swoimi formami i odmianami i tym, jak one się zachowują dzień po dniu. To nie jest tylko rysowanie, to jest rzeczywiście jakieś takie podejście, bym powiedziała, osobiste bardzo do tej rośliny. Bo to nie chodzi o to, żeby ją ująć właśnie taka, jaka ona jest na fotografii, tylko chodzi o to, żeby ją zrozumieć. I każda z tych roślin ma swoistą psychologię. Właśnie w tym aspekcie uważam, że rośliny się bardzo przybliżają do portretów ludzkich, gdzie nie chodzi o to, żeby ująć osobę taką, jaka ona jest w aspekcie fizycznym, ale chodzi o to, żeby ująć jej charakter, żeby ująć jej psychologię wewnętrzną. Więc to obcowanie moje z rośliną, jak jest po tyle godzin dziennie, no to siłą rzeczy ja zaczynam mieć do niej pewne emocje. I w momencie, kiedy ja ją rysuję i zaczynam widzieć, jakie formy ona na tym papierze jest w stanie tworzyć, to ja się gdzieś z tym rozkochuję i to jest takie naprawdę żywe. Sama w ogóle struktura, tekstura liści jest ciekawa, bo to jest coś, czego mogę potem szukać też w tkaninach. Natomiast staram się myśleć o tym, jaki dany materiał może wyrazić najlepiej dane kolory albo formy, bo właśnie jeśli widzę coś takiego bardzo gładkiego właściwie takiego gładkiego, tak jakby to był szlifowany marmur, no to też dobrze, gdyby to był taki materiał, który odda teksturę tego liścia. Jeśli mamy takie rośliny bardziej żyłowate i chropowate, to z kolei fajnie jest to na takiej surowej bawełnie, czyli nie oddać, bo to też będzie wyrażało gdzieś tam tą dynamikę tej rośliny. Natomiast one są właśnie ciekawe, bo możemy grać z tą szorstkością
i pomyśleć o kolorach bardziej albo związanych z ziemią, dla mnie przynajmniej. Tak jak patrzymy na lny, to wszystkie właśnie te kolory takie ziemiste, naturalne czy gliniane, one po prostu wyglądają fantastycznie. Tak jak zaczęłam malarstwo na jedwabiu, to zaczęłam rzeczywiście chyba zdawać sobie rolę z tego, jak bardzo kąt padania światła i pora dnia mogą wpływać na odbiór tego, co oglądamy. I w późniejszym moim malarstwie, jak zaczęłam pracować z tuszami japońskimi złotymi, które bardzo dobrze odbijają światło, zaczęłam właśnie myśleć o tym, że to są obrazy, które grają ze światłem, ponieważ te złote kontury mogą być albo widoczne, albo zupełnie niewidoczne niemal. W zależności od tego, gdzie ty się jako obserwator sytuujesz, w zależności od tego, jakie oświetlenie mamy, to ten obraz się zupełnie zmienia. Pokój z białymi ścianami i bardzo dużym oknem i dzięki temu to odbija światło i też jest bardzo dużo światła tutaj, bo on jest zlokalizowany na zachód i mam takie minimum mebli i rzeczą, której jest tu najwięcej, to są właściwie lampy, bo to jest coś, co mi pozwala też na kontynuowanie pracy w nocy, natomiast nigdy nie jest tak, że uda mi się skończyć coś w ciągu dnia. Więc to światło dzienne jest niezwykle ważne, żebym skomponowała palety i żebym wymieszała sobie kolory. Natomiast zawsze kontynuuję w nocy, dlatego że praca nad jednym projektem to jest albo kilka dni, albo nawet kilka tygodni. I właściwie w nocy to jest taka magiczna pora, kiedy wszyscy śpią, nic się nie dzieje, więc i czas przestaje istnieć. Maluję głównie farbami wodnymi, gwaszami. Nie mogę tych moich projektów czy obrazów tworzyć na sztalugach, bo farba by ściekała. Więc kładę je na płasko. No i podłoga jest najlepszym medium, bo mogę krążyć i wokół, i mogę się położyć, i mogę przyklęknąć, i mogę stanąć nad, więc to jest trochę taki taniec właściwie wokół tego malarstwa. Jeden z ostatnich projektów czysto tkaninowych to jest jedwab, czyli powrót do jedwabiu, natomiast tym razem już nie malowany ręcznie, natomiast drukowany cyfrowo. Z kolei cały projekt jest malowany ręcznie, to znaczy cały wzór, pattern jest skomponowany z elementów oddzielnie malowanych ręcznie, natomiast potem jest układany on w taki wzór na komputerze, ale bez ingerowania w warstwy farby. I następnie to jest już drukowane maszynowo. I to są apaszki, czyli takie akcesorium modowe, więc to jest zupełnie nowa gałąź działalności. Drugi projekt, też taki właśnie bardzo zajmujący w ostatnim czasie, to jest dekoracją wnętrz, gdzie tkanina nie jest materiałem zewnętrznym, ozdobnym, natomiast jest supportem, takim strukturalnym. To jest taka smutna puenta, natomiast rośliny są bardzo efemeryczne. I w momencie, kiedy ja pracuję z roślinami, w dużej części, nie zawsze, ale olbrzymia część, to są jednak rośliny cięte. Więc one nie żyją wiecznie. Więc właściwie w tym momencie, kiedy one więzną, no to ten mój roman się kończy, bo zazwyczaj kończę wtedy pracę.